boki pewnego prostokąta zwiększono, każdy o tyle samo procent. Należy obliczyć o ile procent, skoro wiadomo, że w wyniku tej operacji pole całego prostokąta zwiększyło się o 44%. Oznaczmy sobie jako P1 początkowe pole prostokąta, a jako P2 pole prostokąta po zwiększeniu boków. Wiemy, że P2 jest równe P1 dodać 44% P1, a zatem P2 jest równe P1 dodać 44% P1, czyli P2 jest równe 144% P1. A teraz oznaczmy sobie początkowe boki prostokąta jako A i B. Czyli pole P1 jest równe A razy B. Natomiast pole P2, zgodnie z tym, co już wiemy, jest równe 144% P1, czyli 144% A razy B. Każdy z boków AB zwiększono o ileś procent. Oznaczmy tę liczbę jako X. Bok o długości A po zwiększeniu będzie miał długość A plus X procent A, czyli A plus X setnych A, czyli 100 plus X setnych A. Podobnie drugi bok po zwiększeniu będzie miał długość 100 plus X setnych B. Pole P2 jest równe iloczynowi długości boków, a zatem 100 plus x setnych A razy 100 plus x setnych B. Z drugiej strony wiemy, że P2 jest równe 144% AB. Porównując, otrzymujemy 100 plus x setnych A razy 100 plus x setnych B jest równe 144% AB. Skróćmy AB po obu stronach. Ponieważ każda występująca w równaniu liczba jest dodatnia, możemy obie strony równania spierwiastkować, otrzymując 100 plus x setnych jest równe 12 dziesiątych. Teraz jest już bardzo łatwo obliczyć szukaną wielkość x. 100 plus x jest równe 120, a zatem x jest równe 20. W ten sposób otrzymaliśmy odpowiedź na postawione w zadaniu pytanie. Każdy z boków prostokąta zwiększono o 20%. Podobnie można rozwiązać analogiczne zadanie. Na przykład, o ile procent zmniejszy się pole prostokąta, jeśli każdy z boków zmniejszymy o 10%. Spróbujcie również sami sformułować, a następnie rozwiązać podobnego rodzaju zadanie. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.